Halo, halo, cześć! Chodźcie i dawajcie znaki, jak mnie słychać. Robię dzisiaj live'a o tym, jak astrologia może nam pomóc znaleźć pracę, która będzie nam służyć, która będzie nam sprawiać satysfakcję, poznać nasze pasje, rozpoznać je i wiele, wiele więcej. I zaraz też będziemy mówić o Darmie, o super, że jesteście. Cześć, przywitajcie się, kochani, jak super was widzieć, jak się cieszę. Jej! Pozdrawiam was, jestem na plaży, dlatego dajcie znać, czy mnie dobrze słychać, bo wiecie, morze robi swoje. Pokażę wam widok. Właściwie to miałam usiąść gdzieś indziej. Miałam usiąść tam, ale no niestety właśnie dzisiaj, jak zaplanowałam live'a, to widzicie, jest dużo ludzi, a normalnie tutaj już o tej porze nie było ludzi, więc no nie wiem, dobra, coś mi nie chce wrócić, jest, chciała mi wrócić kamera, więc będziemy radzić sobie tak. I słuchajcie, w ogóle przyniosłam w ogóle mój kosmogram wam pokazać na przykładzie mojego życia, na przykładzie mojego kosmogramu. Właśnie poszczególne przykłady tego, jak to jest żyć swoim kosmogramem oraz właśnie jak to jest spełniać tą swoją darmę. Trochę mnie razi słońce, ale generalnie nie chcę być w okularach, ale chyba chwilę muszę być, bo chyba będzie ciężko. Słuchajcie, więc zadaliście pytania i będę na nie odpowiadać. Mam nadzieję, że one mi się tutaj wyświetlą. Są, super, wszystko się wyświetla. I pewnie też możecie dodać kolejne, jak coś, to ja później na końcu będę właśnie odpowiadać na wasze pytania. A teraz przejdźmy sobie tak po kolei w ogóle. Dużo pytań może się pojawić w związku z tym kursem, no bo jest on bardzo, bardzo, powiedziałabym, taki szeroki. W sensie takim, że ta kwestia odnalezienia swojego przeznaczenia i pracy, która będzie was satysfakcjonować, to jest naprawdę duży i szeroki temat. Dlatego, że przede wszystkim czasami to, co jest naszym takim przeznaczeniem, takim kierunkiem, w który chce dusza iść, to niekoniecznie równa się z pracą, ponieważ nasze życie to nie jest tylko praca, więc to jest raz. Dlatego w kursie Twoja Gwiazda Polarna, na który dzisiaj ruszyły zapisy, będziecie dowiadywać się i tego, będziecie dowiadywać się, czym jest nasze przeznaczenie, czym jest Wasze konkretnie przeznaczenie, właśnie czytając swój kosmogram, ale również będziecie dowiadywać, gdzie mogę zabłysnąć, w jakich, wiecie, w jakich obszarach mogę zabłysnąć właśnie pracując, czy no jakby jakie środowisko w ogóle pracy mi służy. I teraz będę wam o tym mówić po kolei. Czy co, dobrze mnie słychać? No, pięknie jest, naprawdę pięknie. Dobra, więc tak, pokażę wam może właśnie najpierw mój kosmogram, ponieważ kurs składa się z 11 spotkań live, czyli trwa, słuchajcie, 3 miesiące i mamy jeden tydzień, gdzie nie ma tego live'a, ale prawdopodobnie będziemy mieć gościa specjalnego w tym tygodniu. Natomiast oprócz tego macie prace domowe, one nie będą zabierać wam bardzo dużo czasu. Niektóre mogą być troszkę dłuższe, niektóre mogą być troszkę krótsze, ale generalnie będą one przede wszystkim polegać na interpretacji waszego kosmogramu i ja będę osobiście je sprawdzać, by właśnie dodawać komentarze, pisać pod waszą pracą domową. Ona będzie przesyłana do mnie w formie elektronicznej. Pewne moje jakieś uwagi, pomysły, by lepiej was nakierować na to właśnie, co tu się dzieje na tym kosmogramie. Więc a czekajcie, to nie jest mój kosmogram, to jest kosmogram Fu. Zły, otworzyłam. Jest mój. Dobra, mam mój. Więc przede wszystkim, jeżeli w ogóle jeszcze nie kojarzycie, czym jest astrologia, nie wiecie, jak czytać kosmogram i tak dalej, to nie ma się o co bać, bo to jest pierwsza rzecz, jaką sobie zrobimy, więc totalnie idziemy od początku i wszyscy początkujący też jak najbardziej są mile widziani. No bo słyszycie, jak się dziecko drze.
Jak nic, no no. Jest dobra zabawa tutaj, słuchajcie. No więc tak, będziemy na tych live'ach robić kwestie związane z astrologią, ale nie tylko. Będą też medytacje i te medytacje będą również dla Was jako prace domowe. Będziecie dostawać ode mnie pliki, będziecie dostawać różne takie zeszyty ćwiczeń z odpowiedziami na pytania i z zadaniami do wykonania już w domu. No i z tego względu zrobimy sobie o wiele więcej. Natomiast astrologia, przez astrologia nas nakieruje właśnie na to, okej, okay, co tu się dzieje, jak wygląda mój kosmiczny odcisk palca. I teraz podam Wam przykłady właśnie, żebyście wiedzieli. Więc od początku, to jest kosmogram, tak wygląda, to jest moja mapa nieba. I tak, tutaj te kafelki, jest ich 12, tych pól, to są tak zwane domy. W środku, czyli na przykład to i tu, to są planety, a na samej górze tutaj są znaki, prawda? Tutaj są znaki zodiaku. Więc teraz jak sobie będziecie odczytywać, ja będę Wam w tym pomagać na kursie, no to będziemy to robić właśnie w taki sposób, że patrzymy, dajmy na to, gdzie jest księżyc, czyli gdzie był księżyc w momencie mojego urodzenia. I mój księżyc był tutaj. Mój księżyc był tutaj, czyli w znaku wagi w trzecim domu. Bardzo prosta sprawa, bardzo prosta sprawa. I teraz słuchajcie, każda z planet mówi o czymś innym, mówi o jakiejś innej kwestii, o jakichś innych życiowych właśnie kwestiach, przynosi jakąś konkretną energię. Dajmy na to właśnie, księżyc mówi o tym, kim jestem w środku, jaka jestem wewnątrz, jaki jest mój ten wewnętrzny świat. I jeżeli jest w jakimś znaku, to pokazuje nam, jak ta energia zostaje wyrażona właśnie, ponieważ każdy ze znaków zodiaku przynosi właśnie tą inną ekspresję tej energii. No i waga, wiecie, waga jest właśnie dyplomatyczna, szuka balansu, sprawiedliwości, harmonii, więc od razu mamy, jak ten mój świat wewnętrzny wygląda. I trzeci dom, a domy mówią o konkretnych płaszczyznach naszego życia. I na przykład w tym moim przypadku ten trzeci dom właśnie odpowiada komunikacji, sposobie myślenia i sposobie przekazywania tej wiedzy, więc to, co mam w środku, pragnę przekazywać Wam dalej i mój świat zewnętrzny właśnie, w moim świecie zewnętrznym chcę się komunikować w taki sposób zharmonizowany, zbalansowany, dyplomatyczny i pomagać również innym odnajdywać swój głos. I widzicie, w taki sposób powstają interpretacje, ale teraz przejdźmy sobie do czegoś lepszego nawet, bo my w kursie będziemy przechodzić przez wszystkie planety plus przez asteroidy i przez różne punkty na kosmogramie. Na przykład jest taki punkt MC. Jest taki punkt MC. Na samej górze tutaj widać MC. I to jest na szczycie, tak zwanym na szczycie kosmogramu. I u mnie ten punkt jest właśnie w baranie. A baran to jest kto? To jest ten pierwszy znak zodiaku. To jest ten inicjator. Ja w ogóle mam dość silnego barana w moim kosmogramie, ponieważ mam słońce w baranie. I słuchajcie, właśnie ten MC w baranie, czyli mówi o tym, że to jest jakiś inicjator, bo to o tym mówi baran. A MC, ten punkt, mówi nam o tym, ogarniając jaką energię, uosabiając jaką energię właśnie idziemy na szczyt. I tutaj chodzi o szczyt kariery, o szczyt rozpoznalności, o szczyt takiej reputacji, takiego rozgłosu i tak dalej. No i widzicie, jak to pięknie się łączy właśnie z tym, co jest nam przeznaczone wyrobić, co jest właśnie pomocne w odnalezieniu tej pasji, jeżeli chcemy właśnie rozwijać swoją karierę. Jak ja mam tutaj barana, to też od razu właśnie poprzez astrologię pragmatyczną, czyli praktyczną, taką, jakiej uczę, mamy praktyczne rozwiązanie, czyli baran jest osobą, która jest spontaniczna, która jest dynamiczna, która przychodzi z jakimiś nowymi pomysłami, która aktywuje inne osoby. To jest dokładnie to, co ja robię w tym momencie. I w ogóle robiłam kiedyś taki test, wiecie, tych talentów Gallupa i tam również właśnie na pierwszym miejscu miałam aktywator, więc tutaj się to też nieźle pokrywa.
Więc tak, ja jestem takim aktywatorem właśnie. I co więcej, słuchajcie, ja mam również Wenus. Mam również Wenus bardzo blisko MC w Baranie, właśnie w 10 domu. A 10 dom odpowiada za karierę. No i tutaj dzieją się cuda, bo w zależności od tego, jakie macie tam znaki zodiaku w tym 10 domu, być może macie jakieś planety, to macie mnóstwo dodatkowych wiadomości właśnie na temat swojej kariery, na temat tego, jakie środowisko kariery wam służy. I na przykład jeżeli ja mam tutaj Wenus, to Wenus mówi również o naszych talentach, o talencie na przykład do czegoś. Wenus mówi, wiecie, o tym, jakie są moje wartości również. Co ciekawe, tutaj się również często pojawiają właśnie pewne rzeczy, nad którymi musimy się zastanowić i nad czym możemy pracować, bo Wenus pokazuje również sposób, w jaki odpowiadam. A jak ja ją, w jaki sposób odpoczywam, przepraszam, odpoczywam. I słuchajcie, jak ja ją mam w 10 domu, w domu pracy, to by wychodziło na to, że ja odpoczywam poprzez pracę. I to jest właśnie coś, co jakby poniekąd właśnie, to jest to moje wyzwanie właśnie, nie? Że to nie jest do końca takie pozytywne w tym aspekcie Wenus. Więc ja muszę właśnie uważać, żeby mieć ten czas, by odpocząć, by nie zawsze odpoczywać w pracy. No nie? I to jest totalnie do czego ja mam, wiecie, predyspozycję. I tutaj ja mam jeszcze Słońce, też w Baranie, blisko, w 9 domu. Czekajcie, bo coś mi teraz... Dobra, słuchajcie, nie wiem, co się stało. Wracamy do tematu. Więc teraz dajmy na to. Wróćmy do tej Wenus jeszcze. Wróćmy do tej Wenus, bo... Zobaczcie, Wenus też wyznacza talenty, no nie? Więc tutaj, jak ja mam ją w Baranie, to ten Baran będzie mi mówił właśnie o tym, jakie są moje talenty, a że jest w 10 domu, dodatkowo mówi mi, jakie są moje talenty, plus jakie są moje wartości. To jest bardzo mało, to jest taki, wiecie, jeden przykład, ale my później sobie przechodzimy przez każdą planetę, przechodzimy sobie przez tak zwane węzły księżycowe, które wyznaczają północ i południe. I to jest właśnie dobre skojarzenie z tą gwiazdą polarną, gwiazdą inaczej północną, ponieważ północ właśnie w astrologii, węzeł północny wyznacza nam miejsce, dokąd chce nasza dusza iść, miejsce, do którego nasza dusza pragnie właśnie pójść, bo jest to dla niej coś nieznanego jeszcze. Ona pochodzi zupełnie z odwrotnego miejsca, ona pochodzi z miejsca właśnie południowego, tam gdzie jest węzeł południowy. I ja mam właśnie ten węzeł północny w Skorpionie, natomiast południowy mam w Byku. Więc jak widzicie, i znak zodiaku, i dom daje mi mnóstwo tutaj właśnie informacji na temat tego, gdzie moja dusza chce iść, bo na przykład, wiecie, 4 dom w astrologii mówi o rodzinie, o domu, więc osoby, które mają węzeł północny tam, to właśnie oznacza, że ich dusza chce stworzyć rodzinę, chce stworzyć dom i tak dalej. Jak ktoś ma w 10, to znaczy, że właśnie gdzieś rozwój kariery bardziej. Jak w 12, to rozwój spirytualny albo właśnie też artyzm, wyraz artystyczny. 5 dom właśnie też kreatywność, tworzenie i tak dalej. Więc tutaj jest bardzo dużo. Astrologia naprawdę mówi o całym naszym życiu i my sobie przechodzimy przez wszystkie planety i sobie przechodzimy też przez asteroidy. I dajmy na to, jeszcze sobie omówimy tak pokrótce Marsa, tak wam powiem pokrótce, co będziemy na przykład robić. Bo jak mamy, będziemy mieć spotkanie, że mamy na przykład właśnie o Marsie w kursie, to Mars wyznacza właśnie, w jaki sposób działamy. Czyli czy działamy też, czy nie. I jakie są nasze impulsy. Jaki jest nasz taki pierwszy instynkt. To jest, wiecie, nasza właśnie męska energia. Więc to jest energia działania. Więc gdy czujemy stagnację, warto sprawdzić, gdzie jest właśnie nasz Mars. I to też nam mówi właśnie, gdzie się chce rozwijać, gdzie chce działać. I teraz dla przykładu ja wam powiem, że ja mam Marsa w rybach. W rybach w 9 domu, tutaj. Więc to jest dla mnie taka bardzo też właśnie ciekawa sprawa, dlatego że ten Mars mówi o tym,
gdzie warto działać. A ktoś zadawał takie pytanie, że co z tego, że się dowiem, gdzie jest właśnie moja darma, a nie wiem, jak mam działać. Więc ten Mars w rybach mówi właśnie, żeby mój przykładowo mówi o tym właśnie, że ja działam poprzez pojechanie gdzieś, bo to jest dziewiąty dom, czyli właśnie odkrycie moich horyzontów, wyjazd gdzieś, podróż, poczytanie, spirytualne praktyki, bo ryby właśnie mówią o spirytualnych praktykach i nauczanie innych, ponieważ też o tym mówi dziewiąty dom, jest właśnie dom również spirytualności i właśnie dom związany z taką energią nauczyciela, mentora. I tutaj na pewno też właśnie chodzi o to, żeby zerwać z rutyną, więc widzicie, my sobie będziemy to wszystko układać i na każdym spotkaniu oprócz astrologii będziemy przerabiać różne kwestie, które mówią dodatkowo właśnie o tym konkretnym temacie, tak? Czyli jak Mars mówi o działaniu, to będziemy sobie mówić właśnie o boskim działaniu, będziemy sobie mówić na przykład o prawie boskiego działania, o różnych prawach wszechświata, uniwersalnych prawach, które rządzą naszym wszechświatem. Dlatego te pasje i te darmy nie tylko będą odkrywane, ale będziecie od razu dostawać narzędzia, aby wcielać je w życie i pokonywać przekonania, które Was blokują, bo czasami się właśnie dowiadujemy, nie? Dowiadujemy się, że czujemy to, nawet nie musimy się dowiadywać, po prostu czujemy to, że ciągnie nas do czegoś konkretnego, mamy jakąś pasję, która nas ciągnie, ale wszyscy nam mówią, że nie, że z tego nie będzie pieniędzy i tak dalej, że to w ogóle nie jest zawód i tak dalej. I mamy też takie przekonania i nosimy te przekonania dalej ze sobą, że no nie zarobię jako, nie wiem, artystka i astrolog, nie wiem, nauczycielka jogi i tak dalej. A właśnie a propos, ja mam tego Marsa, Merkury mam też w rybach i mam, słuchajcie, Saturna też w rybach i to właśnie w ósmym domu, a to też mówi, właśnie ryby też są związane z jogą, więc to się naprawdę mega, mega łączy w tym przypadku, w każdym przypadku, jaki omawiałam już setki tych kosmogramów, bo u każdego znajomego i moich klientów i tak dalej i tylko przerabiam te kosmogramy. Więc to jest po prostu coś pięknego i mam takie historie właśnie przez ostatnie półtora roku z moimi indywidualnymi klientami, gdzie my, słuchajcie, właśnie poprzez pracę z kosmogramem plus właśnie pracę nad przekonaniami, które nas blokują, że czegoś nie możemy, że jakaś praca na przykład nam nie służy, że na niej nie zarobimy, przekonujemy się, że jest inaczej i przekonujemy się, że my jesteśmy najszczęśliwsi, bo to też właśnie o to chodzi, kiedy idziemy po swoje, bo stajemy się sobą wtedy, jesteśmy wtedy swoją autentyczną wersją, a nie ma chyba nic lepszego i właśnie czegoś, co by dawało więcej szczęścia niż bycie totalnie sobą. I w tym właśnie pomaga astrologia, pomaga również w tym, żeby zobaczyć, że wiecie, jesteśmy różni, więc wy się naprawdę nauczycie tej astrologii do takiego stopnia, by poczuć swoją darmę i zobaczyć też, jaki jest Wasz cel w życiu. Właśnie a propos tego, to mamy jedenasty dom też na kosmogramie, który jak najbardziej też właśnie mówi o tym, jaka jest ta nasza misja. Jaka jest ta misja i co chcemy po sobie zostawić też tutaj. Więc totalnie niesamowite i to wszystko będziemy odkrywać. Do tego wszystkiego będziecie mieć dodatkowe ćwiczenia. Na przykład powiem Wam taką historię. Z jedną z moich indywidualnych klientek, ona pracowała jako... Ona generalnie chciała być kosmetyczką. Nad tym się zastanawiała. Zastanawiała się, na jaki nowy kurs paznokci pójść i tak dalej, i tak dalej. Ola, jeżeli to oglądasz, to Cię pozdrawiam mocno. I słuchajcie, studiowałyśmy kosmogram i robiłyśmy wszystkie te inne ćwiczenia z tego systemu, który ja opracowałam. I oczywiście najpierw jest takie, wiecie, jest ten moment odkrywania i to musi potrwać. Z nią też pracowałam 3 miesiące, więc my też będziemy mieć 3 miesiące w kursie. I najpierw było takie, no w sumie lubię to, w sumie lubię też jeździć na łyżwach, w sumie to tamto i siamto. I wiecie, i okazało się na koniec, że ta chęć, wiecie, bycia kosmetyczką czy pójścia na kurs paznokci była taką tylko rozumową podstawą tego, co ja bym mogła robić, bo wiem, że inni to robią, więc
więc wiem, że na tym ja też mogę zarobić i tak dalej. A słuchajcie, skończyło się tak, że Ola poszła na kurs hipnoterapii, bo się okazało, że ją mega jara praca z podświadomością i to było widać na jej kosmogramie, bo ona miała tam bardzo dużo skorpiona, właśnie ryb i tak dalej. I okazało się, że kurde, ona to chce być hipnoterapeutą i poszła na ten kurs i powiedziała na koniec, że ona zupełnie nie wie, co to był za pomysł z tą kosmetyczką, że to było po prostu coś totalnie, nie, coś, co nie było nią. To było coś, co po prostu gdzieś, wiecie, zobaczyła w społeczeństwie i każdy z nas to robi. Każdy z nas właśnie może być Olą, która po prostu ma taką blokadę z tego względu, że trudno jest czasami przypomnieć sobie, kim jesteśmy, bo wiecie, znacie tą historię, że nasza dusza podpisuje kontrakt na górze przed zejściem tutaj, przed inkarnacją. Jaki będzie jej cel, jakie będą jej lekcje, wyzwania, umiejętności, talenty i co ma robić w tym życiu. Natomiast przychodząc tu na Ziemię, zapomina o tym. I patrząc na nasz kosmogram, patrząc na ten odcisk palca, my naprawdę jesteśmy w stanie sobie pięknie przypomnieć, po co my tutaj przyszliśmy. Dobra, to teraz będę odpowiadać na Wasze pytania. Może zanim to jeszcze powiem, bo w sumie nic nie powiedziałam takiego. Kurs trwa 3 miesiące, 11 live'ów plus prace domowe, tak o tym powiedziałam. I jest dużo bardzo nowości tym razem w kursie, między innymi to, że ja będę sprawdzać te prace domowe, między innymi to, że będziecie też dobierać się w pary i podczas kursu, jak już będziecie właśnie wiedzieć coraz więcej, będziecie mogli umawiać się razem na spotkania i ze swoją kosmiczną towarzyszką, bo tak nazwałam tą drugą osobę, z którą się dobierzecie, będziecie mogły rozmawiać właśnie o tym, jaki macie punkt, gdzie macie jaki punkt, bo to jest bardzo wspaniała praktyka. Zawsze jak macie drugą osobę, z którą możecie to w sobie przegadać, która również chce odkrywać i również uczy się tego samego. Ale pale są super! Dobra. I co? Tylko do soboty rana jest niższa cena, więc bardzo zapraszam. Dobra, teraz idę z pytaniami. Pierwsze pytanie tutaj było takie. Planuję 3-tygodniową podróż w marcu bez przestrzeni na robienie zadań i łączenie się na live. I część druga była o tym, że czy to będzie przeszkadzać, że nie będzie szła, że tak powiem, jednolicie równo. Więc generalnie lepiej by było iść na bieżąco, natomiast Wy macie dostęp do kursu na zawsze. Więc nawet jak się opóźnisz te 3 tygodnie, no to teoretycznie to nic takiego się nie stanie, bo live'y wszystkie są zapisane, wszystkie nagrania są zapisane. No tylko, że będą pewne terminy oddania prac domowych, więc dobra, no jak już nie oddasz tej pracy domowej, no to ja Ci nie postawię pały czy coś takiego, ale oczywiście może być tak, że tak powiem, no to będzie po prostu opóźniona Twoje to odkrywanie. I lepiej jest iść po kolei, nawet na pewno lepiej jest iść po kolei, dlatego będziesz musiała wrócić i obejrzeć sobie wszystko, a potem iść dalej, więc o 3 tygodnie to będzie wydłużone. No i co? No masz dostęp na zawsze, więc generalnie to nie jest taki duży problem. Też prawda jest taka, że wiecie, pewnie jeżeli będę robić drugą edycję w tym roku, to gdzieś dopiero pod koniec tego roku, dlatego to jest naprawdę teraz super szansa się zapisać, żeby nie tracić całego roku na zastanawianie się, kim ja jestem, po co ja tu jestem, co jeszcze mam robić, tylko to jest, kurczę, najlepszy moment i powiem Wam, że nie ma w ogóle czegoś takiego jak dobry moment czy odpowiedni moment, bo to my tworzymy ten odpowiedni moment. Idę dalej. A nie, to nie jest pytanie, ale dziękuję bardzo. To jest pytanie, to jest dobre pytanie. Wow. Chciałabym znaleźć swoją darmę, ale nie do końca przekonuje mnie, że w kursie jest tak dużo astrologii. Więc ja tutaj gadałam chwilę na privie z tą osobą. Ona mówi, że właśnie jakby nie jest przekonana do tego, jak astrologia może jej pomóc odkryć tą darmę. I ja w ogóle, szczerze mówiąc, nie czuję się na tyle jakby chętna, żeby przekonywać kogoś, że
to jest możliwe, bo uważam, że to po prostu trzeba poczuć i trzeba być gotowym na to. Trzeba się po prostu na to otworzyć. Jeżeli wierzycie w fizykę kwantową, fizyka kwantowa mówi o tym, że przedmiot, który jest w jednym miejscu, na drugim końcu świata i drugi, który jest na drugim końcu świata, one mimo, że są tak mocno oddalone od siebie, dalej mogą się porozumieć. I tak samo my, będąc tu na Ziemi, my również otrzymujemy, odbieramy tą energię, czujemy tą energię z planet, które są w Układzie Słonecznym. I to jest potwierdzone naukowo, że mówi się tak, że tak jak na, nie, tak jak na Ziemi, tak i w niebie, właśnie tutaj chodzi o to, że astrologia jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje tu i teraz. Także, wiecie, ja nie wierzę w przypadki, więc nie ma przypadku, że akurat planety były tak ustawione podczas chwili, momentu mojego urodzenia. Ciekawa jestem, co Wy też o tym sądzicie. Tak jak mówię, uważam, że to trzeba poczuć i chcieć się tego uczyć, bo uważam, że to jest fascynujące i jakby ja zupełnie tutaj nie jestem zainteresowana, że tak powiem, przekonywaniem kogoś. Uważam, że to samo w sobie mówi za siebie. I tutaj kolejne pytanie. Jeśli ktoś już wie, co chce robić, ale nie wie kompletnie, jak zacząć i od tego i do tego podejść, to kurs też pomoże. Dokładnie tak. Kurs też pomoże, dlatego że nawet przed chwilą, jak Wam opowiadałam o Marsie, który pomówi o tym, w którym kierunku działać. Nawet samo Słońce, wiecie, nawet samo Słońce mówi nam o tym, jaki jest nasz podstawowy cel życiowy. To jest podstawa. I właśnie kiedy czujemy się na przykład zagubieni, to idziemy do tego Słońca, idziemy w stronę Słońca, jedziemy do Słońca. I tutaj na kosmogramie też patrzymy na nasze Słońce, gdzie jest moje Słońce, co mnie rozjaśnia. I patrzymy na Marsa, by zobaczyć, jakie działania warto podjąć, co dodaje mi mocy, co dodaje mi siły życiowej. I właśnie dzięki temu, że ta astrologia jest tak precyzyjna tak naprawdę, bo domy nam mówią o konkretnych obszarach życia, możesz dokładnie sobie właśnie poprzez tą astrologię praktyczną dojść do tego, co zrobić jako pierwsze, by właśnie wiedzieć dokładnie, co chce się robić. A myślę, że i tak odkryjesz dużo, dużo ciekawych i więcej rzeczy w kursie, ucząc się o tych wszystkich planetach, o tych wszystkich układach, o tych, gdzie masz różne ułożenia i jak to wpływa na Twoje życie. Słuchajcie, co więcej, my będziemy również przecież uczyć się o tak zwanych tranzytach. Tranzytach Saturna, tranzytach Jowisza. A te tranzyty mówią o tym między innymi właśnie, jakie wyzwania przychodzą do nas oraz o tym, na jakich obszarach życia te wyzwania będą się pokazywać oraz w Jowisza tranzyty na przykład mówią o tym, gdzie teraz będziemy mieć szczęście, gdzie jest teraz pomyślność i gdzie też teraz nasza dusza chce się uczyć, co ona teraz chce zdobywać, czyli też właśnie, co chce rozwijać. Także tu będzie, czekajcie, bo jakieś tutaj widzę na czacie, coś się pojawiło. O! Rozmawiałam z medium i 3 razy usłyszałam, że ja również mam taki dar, mam trzecie oko, tylko jeszcze tego nie odkryłam w sobie. Jak to odkryć sobie ten dar, jak to budzić? Słuchajcie, każdy z nas ma trzecie oko, każdy ma czakrę trzeciego oka i każdy z nas ma w ogóle dar intuicji, dlatego że my się z tym rodzimy, my jesteśmy częścią natury, a natura jest z tym wszystkim połączona i tylko po prostu ta intuicja jest zaburzana przez podczas tego, jak dorastamy, nasza kreatywność też, nasza wyobraźnia jest wtedy zaburzana, jest blokowana. Więc medytacje i jeszcze raz medytacje. I to nie tylko mówię o takich statycznych medytacjach, tylko również o takich cielesnych. Dużo o tym mamy w Bibliotece Bogini. Też będziemy, słuchajcie, o tym mówić na kursie, dlatego że będziemy sobie omawiać Neptuna. A Neptun właśnie, władca ryb, jest powiązany z naszą intuicją. Będziemy sobie też omawiać księżyc, który też jest powiązany z intuicją, więc dostaniecie dokładnie, będziecie z tego mogli sobie wywnioskować, jaki jest typ mojej intuicji, co jest dla mnie mocno intuicyjne, w
jakiej też, powiedzmy, formie intuicji jestem dobra, bo niektórzy na przykład lepiej wyczytują ludzi, inni lepiej na przykład czują intuicyjnie, co jest dla mnie dobre i tak dalej. A czy brak planet w domach świadczy o brakach dużych? Nie. Brak planet w domu mówi, że generalnie nie ma problemu, że tutaj nie ma żadnej takiej dodatkowej, że tak powiem, siły, która jeszcze oddziałuje na ten dom. Natomiast wtedy skupiamy się na tym, jaki znak zodiaku znajduje się w tym domu. No i są jeszcze inne sposoby, że tak powiem, jeżeli interesuje Cię ta konkretna sfera życiowa, ale to już jest tak właśnie, że tak powiem, bardziej skomplikowane, więc o tym chętnie będę Wam opowiadać na kursie. I teraz co tutaj dalej mamy? Jeśli ktoś już miał pomysł na siebie, ale z powodu zewnętrznych czynników, na przykład zdrowie, nie jest on teraz możliwy, no to możemy zobaczyć w kosmogramie, dlaczego, co teraz takiego dzieje się w Twoim życiu właśnie poprzez tranzyty. Czyli tranzyty to jest to, gdzie teraz planety, konkretnie teraz, w tym momencie, przechodzą przez Twój kosmogram. Czyli dajmy na to, że teraz Saturn konkretnie przechodzi przez Twój szósty dom, który odpowiada za zdrowie. To znaczy, że mogą się właśnie pojawić jakieś takie kryzysy związane ze zdrowiem. I dzięki temu w ogóle możemy zobaczyć, patrząc na przykład na znak zodiaku, który tam jest, w jaki sposób możesz sobie pomóc poprawić to zdrowie. Dajmy na to, że to zdrowie jest właśnie problemem. Że jakie nawyki związane z jakim znakiem zodiaku. Ja na przykład, słuchajcie, mam w koziorożcu szósty dom, właśnie dom zdrowia, nie? Czyli rutyna, jeszcze raz rutyna, jest dla mnie dobra. Oprócz tego myślę, że jeżeli właśnie miałaś pomysł na siebie, to i tak odkryjesz mnóstwo nowych i jeszcze raz nowych i wiele nowych rzeczy o tym, kim w ogóle jesteś i też właśnie w jaki sposób możesz przezwyciężyć te wyzwania i gdzie jest Twoja siła, gdzie jest Twoja moc i może się, nie wiem, może się coś nowego urodzić, albo jeżeli zostajesz przy tym, to możesz też zobaczyć właśnie jak te wyzwania pomóc sobie przejść. Albo będziemy mieć też przecież warsztaty właśnie o tym, jak zamienić pasję w pracę, więc tam jak najbardziej konkretnie na pytanie będziemy znajdować konkretne, praktyczne rozwiązania, co już możesz zrobić, mimo że w tym momencie jest ta jakaś blokada. W jaki sposób już się możesz przygotowywać do tego, by iść za tym pomysłem. Tutaj jest takie właśnie praktyczne, techniczne pytanie. Więc tak, system ratalny działa dokładnie tak, że jest opłata co miesiąc, ponieważ to są miesięczne raty, macie możliwość 4 albo 8 rat i po prostu ciebie je co miesiąc. Mamy miesiąc na zapłacenie kolejnej raty. Jeżeli nie zapłacicie raty, to wtedy dostęp do kursu Wam wygasa. Jak już spłacicie kurs, zapłacicie ostatnią ratę, no to wtedy kurs już jest na zawsze Wasz. Rzeczywiście moja uwaga będzie zawsze skupiać się na kasie. Drugi dom nie tylko mówi o pieniądzach. Wcale nie. Drugi dom mówi też o naszych talentach i o naszych wartościach. Dlatego to nie jest tak, że Ty jakby totalnie skupiasz się tylko na tym domu, bo... A, coś powiało, sorki. Teraz mam nadzieję, że jest lepiej. Więc to jest tak, że ty wybierasz, na czym chcesz się skupiać i patrząc na kosmogram możesz też zobaczyć, ok, czy tutaj jest też mój dom pracy, nie? Co mam w tym domu pracy, co mogę tam robić? A drugi dom, tak, będzie na ciebie oddziaływał mocno, ale to nie chodzi o to, że ty masz się tylko skupiać na kasie. Tutaj chodzi też bardzo mocno o rozwój naszych wartości. To może dlatego w ogóle pytasz właśnie o to, czy moją wartością są tylko te pieniądze? No nie, tutaj chodzi właśnie o odkrycie, jakie są Twoje wartości, zobaczenie, na jaki tam jest znak zodiaku, jakie też aspekty te planety do siebie tworzą. I dajmy na to, zamiast pieniędzy chcesz zobaczyć, jak stworzyć na przykład rodzinę, dom, który będzie Ci służył, no to wtedy sobie możesz zobaczyć właśnie na swój czwarty dom w kosmogramie,
albo na siódmy dom, który mówi o małżeństwie i tak dalej. Także na pewno ten temat będzie duży w Twoim życiu, że tak powiem, ale to nie jest tak, że to ma być jedyny temat. Ja uprawiam tak zwaną astrologię mocy, dlatego my zawsze patrzymy na to, jak możesz wyciągnąć z tego jak najwięcej, jaka jest Twoja siła w tym. Dlatego w takim przypadku mówimy tak, być może właśnie Twoim przeznaczeniem jest, bo musiałabym, wiesz, zobaczyć dokładnie, a gdzie jest węzeł północny, gdzie jest węzeł południowy. Może Twoim przeznaczeniem w tym domu jest właśnie oduzależnić się od tego, ile masz, ile posiadasz i tak dalej. I dlatego tam też tak dużo się dzieje. Także to już bardziej indywidualna kwestia. Czekajcie, czy tutaj jeszcze są jakieś pytania? Teraz są nowe pytania. A co jeśli myślałam, że znam swoje powołania, teraz czuję, że wołają mnie inne ścieżki? Myślę, że to jest totalnie normalne. Myślę, że wiele z nas może się utożsamić z czymś takim. Ja sama przez to przeszłam całkiem niedawno. I to jest normalne. Szczególnie też jak macie gdzieś tam mocnego na przykład bliźniaka, bliźnięta w kosmogramie. Więc kosmogram pozwoli Ci rozwiać właśnie te wątpliwości, zobaczyć, okej, na przykład, co mam w węźle północnym, tak? Czyli jakie naprawdę jest to powołanie duszy, jaki jest ten cel duszy, zobaczyć, co tam się dzieje, na przykład, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi Ci o pracę i karierę, to zobaczyć, jaki znak zodiaku jest, na przykład, jak ja mam barana, no to wiem, że raczej nie jestem stworzona, by pracować dla kogoś, no nie? I też wiem, że tutaj jestem, żeby zrobić coś, zainicjować coś, zrobić coś spontanicznego, coś nowego. Ja mam też, słuchajcie, właśnie w wodniku, a wodnik mówi, właśnie wodnik odpowiada za astrologię, mam w wodniku tak zwany punkt part of fortune. Czyli, nie, tutaj jakby też ta astrologia do mnie mocno weszła, jak widzicie, ja mam w ogóle dużo w ósmym domu rzeczy, czyli właśnie ten ósmy dom związany z mistycyzmem, też z szamanizmem i tak dalej. I mam też Jowisza właśnie w Skorpionie, a Skorpion też odpowiada właśnie za naszą świadomość, za, wiecie, tarota, karty. I Jowisz mówi o tym, gdzie chcemy się rozwijać, czyli czego chcemy się uczyć i czego my chcemy uczyć innych. Czego chcemy się uczyć i czego chcemy nauczać. Więc myślę, że to by pomogło Ci właśnie rozwiać te wątpliwości. Też Merkury, wiecie, jest w ogóle... Też Merkury w ogóle jest ciekawy, bo Merkury właśnie mówi o tym, jakie... gdzie chcemy się na przykład komunikować. To jest pytanie, o co dokładnie chodzi w kursie. Więc na pewno przeczytaj sobie stronę sprzedażową kursu, bo tam są wszystkie szczegóły. A co chodzi? Chodzi o odnalezienie naszej misji, naszego celu, naszego słońca, naszej gwiazdy polarnej, tego, co nas jara i tego, co będzie nam dawać satysfakcję w życiu i poznanie siebie. Przede wszystkim dogłębne poznanie siebie, bo właśnie w ten sposób odkrywamy to, czego chcemy, kim jestem i co tu robię. Po co tu jestem? Będziemy to robić poprzez astrologię, pracę z rozwojem osobistym oraz z podświadomością. Będą medytacje i inne różne smaczki. Dobra. Teraz odpowiedziałam na te pytania, tu widziałam, że jeszcze coś na czacie było chyba. No i teraz to znajdę. A, dobra, to było to samo, tak? Od Oli. Już sama nie jestem pewna, co mówi mi intuicja. My będziemy robić, słuchajcie, też podczas kursu takie rzeczy, które ja bardzo lubię, czyli będziemy tańczyć i medytować, żeby właśnie uwolnić się od umysłu, uwolnić się od tego rozumu, tak? Od tego, tak naprawdę rozum nie zły, ale od świadomości, taka, która cały czas tylko mówi, myśl tylko logicznie i w ogóle nie słuchaj siebie. Będziemy tańczyć po to właśnie, by wsłuchać się w nasze ciało, wsłuchać się w naszą intuicję. Widzę, że ja uwielbiam właśnie takie rzeczy, dlatego ten kurs nie jest tylko astrologia, ale my będziemy tam ucieleśniać, dokupywać się do tej darmy przez różne rzeczy, przez różne narzędzia. Dobra, kochani. Przypominam, że jest promocyjna cena do końca
do końca piątku, właściwie do poranka sobotniego tylko, więc naprawdę zapisujcie się, by nie żałować, że się nie zapisaliście wcześniej, bo kurs będzie totalnie po prostu wyjebany w kosmos. Nie, serio. To będzie no, największy kurs i w ogóle już z całym doświadczeniem kursów i tak dalej. Wiem, że to przyniesie Wam mnóstwo informacji o sobie, nawet ostatnio warsztaty wyjazdowe, które prowadziłam i miałam 14 super bogini. Przez 4 dni, słuchajcie, dziewczyny wyjeżdżając miały takie, Boże, czego ja się dowiedziałam, właśnie jedna z nich, Kasia, pozdrawiam Kasię, powiedziała mi, że jedna w ogóle napisała mi list, Ada mi napisała list, kochana. Kasia powiedziała, że ona zrobiła przez te 4 dni taki postęp, którego nie zrobiłaby przez rok, że tyle się dowiedziała o sobie. A my tylko przez, wiecie, 4 dni robiłyśmy właśnie te interpretacje kosmonogramu, a my będziemy mieć ze sobą 3 miesiące. Także to jest po prostu, słuchajcie, coś, czego ja w ogóle, ja bym bardzo pragnęła przejść przez to, kiedy ja miałam tam, nie wiem, 20 lat, 23 lata. To by było dla mnie, gdyby ktoś mi przeczytał wtedy kosmogram, to by było dla mnie takie, okej, dobrze wiedzieć, bo byłam zagubiona i dlatego też robię właśnie ten kurs, bo od kiedy wiem, jaki jest mój sens, po co tutaj jestem, to zupełnie też inaczej mi się żyje. I czuję taką mega, mega satysfakcję z życia i budzę się każdego dnia, wiedząc, że jestem w dobrym miejscu i idę do mojej pracy po prostu z totalną radością i cieszę się na to, co będę Wam przekazywać, czego będę Was uczyć i tak dalej. I szczerze pragnę, by każdy z Was tak się czuł. Tak się czuł właśnie w życiu, że jest na odpowiednim miejscu. Bo każdy z nas ma jakiś niesamowity talent. Wiecie o tym, że ten kosmogram, na który patrzycie, ten swój kosmogram, ta swoja mapa nieba, taka sama zdarza się raz na w ogóle 400 tysięcy lat. Ponad nawet. Więc wyobraźcie sobie, jak bardzo unikalni jesteście, jak bardzo unikalne talenty macie, z jaką niesamowitą, unikalną energią przychodzicie tutaj. Właśnie w tej inkarnacji, by spełnić tą swoją misję na Ziemi. To jest totalnie niesamowite. I ja też tak miałam w ogóle długo, że się zastanawiałam, jakie są moje talenty i wydawało mi się, że nie mam żadnych, bo nie umiem śpiewać, nie umiem tańczyć i tak dalej. Nie umiem rysować, wiecie. I się okazało, że moje talenty są inne, przecież nie ograniczam się tylko do tego. I to wyszło z czasem i teraz to widzę na tym kosmogramie, ale w moim przypadku tak, to wymagało czasu to odkryć. Gdybym miała ten kosmogram wcześniej, to wcześniej bym mogła mieć pewne pomysły, bo gdzieś to za mną, wiecie, już wcześniej chodziło. Na przykład właśnie astrologia, już jak byłam mała, byłam nią zafascynowana. Chciałam się więcej uczyć, ale jakoś nie było książki, która by mi pomogła, wiecie, w nauce. Wtedy jeszcze nic z tego nie rozumiałam. Również karty mnie też interesowały, ale wtedy to były takie zakazane i tutaj, więc no wiecie, wszystko to było takie okej, no to nie. A teraz już wiem. I praca z intuicją i tak dalej. Dlatego będzie mi przemiło pomóc Wam odkryć siebie, odkryć Waszą darmę i cieszyć się każdego dnia. I ja Wam mogę opowiadać o tym kursie, opowiadać, ale tak naprawdę najważniejsze jest zaufać sobie i poczuć, czy czujecie to, czy czujecie, że to jest to, bo w kursie będzie znacznie więcej, niż jestem w stanie napisać na stronie. Tak naprawdę, wiecie, to jest nieprzewidziane, co takiego odkryjecie, co się wydarzy i tak dalej, bo to jest życie, to jest właśnie, o czym jest astrologia. Wiem tylko, że będzie niesamowicie i zapraszam Was, żeby zaufać sobie, żeby zaufać właśnie swojej intuicji. Jeżeli czytacie, to już jest życie o nim i myślicie, czujecie taką ekscytację, taką radość, taki gdzieś, wiecie, podmuch, że tak, to jest to, to zapraszam Was dołączyć, bo jak się bardziej zaczynamy zastanawiać sobie, wymyślamy wymówki, to wtedy się właśnie uruchamiają te różne przekonania, że jestem niewystarczająca, że nie wiem, że i tak mi to nie pomoże, albo nie dam rady i tak dalej, i tak dalej. Także to jest w ogóle niesamowicie, wiecie, budzące postawić na siebie i wybrać siebie i zainwestować w siebie. To jest w ogóle najlepsza rzecz, jaką możecie zrobić,
dla siebie. Więc będę na Was czekać. Jak macie jakieś pytania, to piszcie do mnie na brief i ja z chęcią będę z Wami rozmawiać i odpowiadać na nie. I tak jak mówię, do soboty czas. Już sporo z Was się tutaj zapisuje i Wy również wybieracie opcję VIP. Jest taka opcja VIP, czyli Very Important Bogini. I Very Important Bogini zawiera również konsultacje ze mną, czyli mamy spotkanie indywidualne na Zoomie w dowolnym temacie, jakim pragniecie, bym dla Was zrobiła. Może właśnie to będą karty, bo jeszcze raz przyjrzenie się kosmogramu i wspólne gdzieś tam nawigacje, rozmowy albo coś jeszcze innego. Co sądzę o Teneryfie? Jest super. Wysyłam Wam ten piękny zachód słońca. Boże, jakie to jest wspaniałe, co? Tam jest Wasza gwiazda polarna. Czekajcie, tu ludzie przechodzą. Teraz. Gwiazda polarna czeka. Gdzieś tam. Wow. To się musiało tak skończyć. Mój status się nieco zepsuł. Teneryfa jest super. Jeszcze będę wstawiać jakiś post. I to tyle. Pozdrawiam z telefonu w czarnym piachu. Buziaki, do zobaczenia na kursie.